Witam was bardzo serdecznie w pierwszym filmie z Call of Duty Mobile na telefonie. Nagrywam na telefonie Motorola G6. Ja jestem Harry. I tak, to nie jest nowa seria, tylko taki na razie jednorazowy film. Bo nie wiem, czy się przyjmie, czy co. Będzie taka moja ocena gry i ogólnie moje wrażenia pierwsze z tej gry. Znaczy nie takie pierwsze, ale ogólnie takie wrażenia. Sorki za kaszel. Też to, ta gra wyszła chyba niedawno. Jakiś czas temu, nie wiem, czy kilka, czy dwa miesiące, czy miesiąc temu. Ale wyszła niedawno. Jest też nawet świeżo nowa. Co jeszcze by powiedzieć? To ta gra ogólnie jest też na PS4 i na komputery i chyba Xboxy też. Ogólnie ta całe serie Call of Duty Modern Warfare albo Black Ops i niedawno wyszła w końcu na telefony. Z czego się bardzo cieszę, bo nie mogę się doczekać, aż w końcu to wyjdzie. Grafika jest bardzo fajna. Gra też jest bardzo fajna, jeżeli masz dobry telefon, to możesz od razu pobierać. No tak, no co by tu więcej powiedzieć. Tak wygląda menu główne. Takie podstawowe rzeczy, widzicie tutaj różne rzeczy. Tak, autka, tutaj kluczyki. To, jeśli będziecie chcieli serię, to będę wam to pokazywał. Dobra, teraz tak. Włączymy meczyk. Mam tam chyba 8 albo 9 level, albo poziom, jak to można zwać. No to się trzeba trochę poczekać na graczy, niestety. Panie, co by jeszcze tu powiedzieć? No według... Mam tutaj, trochę pograłem też tak prywatnie. Dobra, załączyło się. Trochę pograłem prywatnie, żeby ogarnąć sterowanie i to wszystko ogólnie. Ogólnie jeśli chodzi, to tutaj widzicie po 5 graczy na drużynę. Crash, frontline. 5 graczy w drużynie, każdy ma... O, już 34 widzę. Ja mam tutaj ksywkę Harry, podłoga 69. Select. Dobra, i czekaj. Ta wygląda tutaj, grafika już widać. Jest dobra. No to co, jest nas 5 na 5, coś podobnie jak w CS-ie. Kto pierwszy chyba zabije 50, to wygrywa. O, już widzę. Czekaj, a ty panie. Czekajcie, tam pan, żeby poleciał. Dobra. Dobra, przegrywamy. Trochę mi ścięło. Oj, o, snajper. Snajper, a z domku, dobra. O, jak mi ścina. Trzeba coś z tym zrobić. Ej. Dobra, lecimy na speedzie. No panie. Dobra, nie żyje. Chowamy się przed snajperem, bo nie wiem gdzie jest. Dobra, wygrywamy. O dziwo. Ajajajajajaj. Dobra, zgon, 2 zgony już mam. Powiem wam, że jak grałem prywatnie, to mi to lepiej szło. Jakoś. Ale nic, popracujemy nad skillem, mam nadzieję, że będzie lepszy niż tutaj teraz. Pokazuję wam. Ogólnie, że 15 do 11 do nas. Oj ty panie, dobra. Niech ty idzie lepiej. Ze snajperki oczywiście. Coś tam mi... O dobra, idziemy. Dobra. Pójdziemy, osaczymy ich. O.
Aha, tutaj nie ma wyjścia. Czekajcie. Może tutaj gdzieś będą. Dobra. Troszkę, że czasami nic nie mówię, ale po prostu skupiam się na grze i po prostu to wciąga. Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma, jak dobrze widzę. To idziemy dalej tam, im pomóc. Oj, tutaj ktoś był chyba. O, dobrze widzę. Dobra. Dobity. Próbowali nas osaczyć, ale nie udało się. Dobra, już tam kogoś. Dobra. Dobra, znowu mnie zabili. No, z killem to ja tutaj się jakoś nie chwalę. Widzicie, ciągle ginę. Chyba dwa razy mi się kogoś udało zabić. No, trochę kiepsko tak pokazywać, jak się ginie co chwilę. A co się na to poradzi? Dobra. Ale co, ja będę więcej grał, to na pewno mi się skill polepszy. Oj, ty panie. Dobra. W końcu kogoś zabiliśmy. Dobrze, poczekam. Wygrywamy meczyk. Poczekam, aż tutaj się nam to zrobi. Oj. No, no patrz, patrz, panie. Coś mi to nie idzie dzisiaj. A tutaj, z tej strony mnie zabił. A to ktoś inny, dobra. To ja idę tędy. Tutaj. Tak jak zawsze, standard. O, ja mam zawsze taką taktykę, że nie idę po prostu w środek, tam gdzie jest największy bój. Tylko zawsze idę naokoło. Już nie wiem czemu, ale już tak mam, że. O, jak widzicie. O, odblokowałem chyba płomienie. Zajebiście. Miotacz płomieni. Dobra. Widzicie? Trochę już tutaj poszalałem. Czekajcie, bo ktoś mnie strzela. Poczekamy chwilę. Dobra. A, myślałem, że coś ugra tutaj nie. Dobra. Dobra, zabity. I victory. I widzicie, do 50 zabitych graczy. O! Widzicie, akurat uchwyciłem final killcam. Zabi pierwszy jako finalowy film. Znaczy pierwszy, już miałem tam kilka tych finalowych killcamów. Więc jakoś to już zszokowany nie jestem. No to tak, ocena moja jest taka, że bardzo świetna. Bardzo fajna grafika, bardzo fajna grywalność przede wszystkim. Też jest tutaj, odblokowałem niedawno też Battle Royale, który jest też świetny. Bardzo grę polecam innym graczom na tele, jeśli macie dobry telefon i dobre te. Ja jestem jako trzeci. No, też mogą. A, zjebniemy focio. Victory. Jeśli macie dobre telefony i ogólnie level up. Jeśli macie dobre telefony, to z mięcią polecam granie Exit. Polecam gierkę, bo jest bardzo świetna. Taka jest moja ocena, choćby. Taka jest moja ocena, że gra jest bardzo świetna, wyśmienita. Bardzo się świetnie w nią gra. Taka moja od. Czekajcie. Equip. No. No, gra jest świetna. Bardzo dobrze się gra. Jeśli ktoś lubi takie ogólnie gierki i ma dobry telefon, to bardzo polecam, żeby ktoś ją pobrał sobie. Nie wiem, czy będzie link w opisie.
Czekajcie, co tu jeszcze chciałem powiedzieć, bo już... No tak, moje wrażenia są bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że ogólnie tutaj ta gra wyszła na telefon w końcu. Grafika, jak widzieliście i widzicie, jest bardzo dobra, jak na te standardy. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Tiger 10. Spadochronik. Okej. Okay. Climb, tutaj to. Okej. Tutaj wszystko. No widzicie, gra jest fajna, dużo można powiedzieć, dużo opcji. Dużo opcji, dużo możliwości, dużo grania. Dawajcie ten, żeby nawet było widać. Okej. No i co? Tutaj jeszcze jest Battle Royale, ale to na przykład już kiedy indziej wam pokażę. Dzisiaj wam pokazałem multiplayer, gdzie jeszcze jest Coming Son, ale którego jeszcze nie odblokowałem, ale też będę chciał odblokować. Więc co? Tutaj ja jeszcze, jeśli chcielibyście z tego serię, tak serię z gry, taką jakąś serijkę na odcinki, to piszcie w komentarzach przede wszystkim. Na dole piszcie, czy chcecie serię, czy nie chcecie, czy bo nie wiem, czy to się przyjmie, czy w ogóle takie inne dupsy. No, co by ta wygląda moja postać oficjalnie, chwilowo. Mój karabinek. No, co to by tu? Pokażę, znaczy pokażę, jakbyście chcieli serię, to wam pokażę o wiele, wiele więcej, wiele więcej możliwości. Tutaj, co? Jeśli to by było na tyle, taki pokaz gierki ogólnie. Takie moje wrażenia, o, moje wrażenia. Takie na temat tej gry. No i co, jeśli film się spodoba, zostaw lajka, zostaw przede wszystkim komentarz. Jeśli będziesz chciał z tego serię, z tej gry serię. I oczywiście zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco na moim kanale. No i do zobaczenia do następnego filmu, jeśli będziecie chcieli. Narazki. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.